my! Witam, moim gościem nowy zawodnik Pogoni Szczecin, Paweł Popara. Hello, Paweł. Hello, hello. You signed. Podpisałeś kontrakt z Pogonią. To była dość długa droga, kilka sparingów, bardzo ładny gol w jednym z nich. Co teraz czujesz? Powiedziałeś z nowym zawodnikiem, ale jestem tu już prawie miesiąc. Co do pytania, czuję się świetnie. Jestem szczęśliwy z podpisania kontraktu i szansy, by pomóc Pogoni walczyć o najwyższe cele. Co myślisz o drużynie i czy widziałeś jakichś wyróżniających się zawodników? Może masz już jakiś przyjaciół? Cała drużyna to świetni zawodnicy. Przy okazji to świetni koledzy. Bardzo podoba mi się atmosfera. To bardzo przyjemne móc grać z takimi zawodnikami w tak dobrej lidze. Mam nadzieję, że będę mógł pomóc. Zapowiada się spora rywalizacja do gry na twojej pozycji, ponieważ jest kilku kandydatów do obsadzenia środka pola. Co o tym myślisz? What do you think about that? This is good, you know. This is good because everybody fight for position, but we are everybody good friends and dla nas to dobrze. Rywalizacja jest potrzebna. Dopóki jesteśmy dobrymi kolegami, to będzie nas napędzać do coraz lepszej gry. Wszyscy na tej pozycji to dobrzy zawodnicy. Widziałem już ich w akcji. Dlatego nieważne, kto będzie grał. Musimy dawać z siebie 100%, a grać będzie aktualnie najlepszy. Rozmawialiśmy dziś przed śniadaniem o nauce języka polskiego. Jak myślisz, kiedy dasz pierwszy wywiad po polsku? Wiesz, mój angielski nie jest zbyt dobry, więc mam nadzieję, że przy następnej okazji, może już za jakiś miesiąc, porozmawiamy po polsku. Okej. Strzelasz gola w swoim debiucie w Pogoni i po meczu dajesz wywiad po polsku. Okej. Thank you very much. I wish you luck.